Siemanko, z tej strony Jojo i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Trochę filmów nie było, no ręka cały czas niestety jest w ortezie, tak jak była. Ale tak jak mówiłem, no nie będę przedłużał, ankieta pokazała, że chcielibyście jakikolwiek unboxing, więc wszystko to, co mi się nazbierało, to odpakuję. Mniej więcej spróbuję Wam coś powiedzieć na ten temat, no ale niestety prawą ręką za bardzo nie układam. Lewa, no w miarę już jest ok, ale dzisiaj próbowałem układać i nie jest najlepiej. Jeszcze się rozchorowałem, co pewnie będzie słychać w głosie, co chwilę siorbę nosem. No strasznie się nie nadaje do nagrywania filmów, no ale trzeba coś nagrać, tak? Trzeba coś nagrać, żeby nie było pustek. Jeszcze Wam powiem, że lada moment będzie film o takiej grze jak Kandydaci. To jest gra, no mogę powiedzieć, mojego znajomego, autorstwa mojego znajomego, ale o tym będzie troszkę więcej w następnym filmie. No a teraz to, przejdźmy do paczek. Mamy tu dużo paczek, są to paczki od Magic Cube Mall i jeśli się nie mylę, to ta paczuszka tutaj jest od Mofange. Więc najpierw może na starcie otwórzmy to wszystko. Otworzymy sobie wszystkie te paczki, a potem przejdziemy do samych kostek i chyba Wam to przyspieszę, bo jedną ręką to będzie trwało pewnie, no, długo. Uff, udało się uporać z tym wszystkim. Jak widzicie, mamy tutaj już wszystko rozłożone. Mamy trochę dubli. Mamy trochę dubli, ponieważ od Mofange przyszedł do mnie Valk 3 Power i Valk 3 Power M, a widzę, że Magic Cube Mall również wysłał mi Valka 3 Power M. Więc zgaduję, że pewnie biorąc pod uwagę, że zbieram na różny sprzęt komputerowy, to pewnie gdzieś go tam na sprzedaż puszczę jako kostkę nieużywaną. Sprawdzę sobie tylko, jaki kolor plastiku, bo jak wiecie, mam nadzieję, liczę na kolorowy plastik. Co tu mamy? Yongyuna. To jest kostka 7x7, 6x6. Yushi, YJ Yushi, 6x6 kostka. Mamy Moyu Cubing Dream, czyli to jest kostka OSU GTS 4x4 magnetyczna. Bardzo jestem ciekaw tej kostki, bardzo. Tu mamy jakąś pierdołę, 1x2x2. Tu mamy Pyraminxa od Yuxina. Tutaj mamy Guanchang Cube, czyli znowu kostka od YJ'a. I to jest kostka 5x5, jeśli się nie mylę. Jeśli się nie mylę, to jest to kostka 5x5. Tu mamy taką choineczkę śmieszną, czyli 1x2x3 chyba kość. Tutaj mamy kolejne Time Wheel, ale Axis od Moyu. Bardzo jestem ciekaw kostki. Super, że na kolorowym plastiku, ponieważ tak mi się wydaje, tak, to jest kolorowy plastik. Ponieważ Time Wheel na niekolorowym plastiku, no naklejki są fatalne. Tu mamy kostkę Z-Cube, która będzie świeciła w ciemności, jeśli dobrze rozumiem. I tu mamy kostkę 2x2 od Cyclone Boys. Tak, to jest Cyclone Boys, nie mylę się z logiem, możecie mnie poprawić, ale już mogę się mylić. Tak dawno się kostkami nie zajmowałem, że rany boskie. Miesiąc mija, od kiedy mi się zdarzył wypadek, prawie miesiąc. No i nie układałem tych kostek. Dobra, zacznijmy sobie więc od takich właśnie pierdół, czyli kostka 2x2. Odłożymy opakowanie. Fajny plastik, bo są takie tile wciskane, czyli jest to plastik kolorowy, ale wygląda jak tradycyjna kostka z naklejkami. Niech na się ta ostrość złapie, bo coś się nie chce złapać. Halo, aparat, proszę bardzo. Powolutku i chyba mamy to mniej więcej tutaj. Ok. Jak widzicie, nie są to naklejki, ale taki plastik bardzo ładnie wygląda. Jak chodzi, no jest całkiem spoko. Strasznie głośna kostka. Co mogę powiedzieć? No raczej nie będzie to kość, która chyba podbije rynek. Ale różnie to bywa, kto wie. Specjalistą od 2x2 nie jestem. Niewygodnie się układa z tą ręką. Mimo, że pewnie dla Was wygląda to, jakby mi się dobrze układało, to powiem Wam, że boli mnie cała ręka od tego, wbrew pozorom. Jednak jeszcze gdzieś to uszkodzenie daje o sobie znać. Dalej. Kolejna pierdoła. Kość, która do mnie przyszła. Trochę po czasie. Znaczy ona była u mnie przed świętami, ale jej nie rozpakowywałem. Z-Cube. Choinka. Proszę bardzo. Akurat świąteczna choinka. Co ciekawe, mamy tutaj miejsce, żeby ją sobie przywiesić jako brelok. Fajna sprawa. Super naklejki. Muszę Wam przyznać, że się nie spodziewałem. Nie będzie tego widać. Mimo, że jest ostrość, to naklejki są... Patrzę, gdzie by może to było widać. Mają taką dziwną fakturę, taką szorstką, chropowatą. Bardzo fajne. Jest to mocno chropowate. Zresztą posłuchajcie przy mikrofonie. Chyba było słychać takie szuranie.
Taka rzecz do kolekcji, dla kolekcjonerów. Raczej nie wyobrażam sobie też nosić to w formie breloka, bo jest to jednak dość duży brelok, ale dla kolekcjonerów jak najbardziej. Kostka na plus. Dalej, kolejna z pierdół. Znowu od Z-Cube. Z-Cube same pierdoły wydaje. Firma pierdoła, że tak powiem. I znowu takie fajne naklejki. Wow. Jak mi się te naklejki podobają. Kostka 1 na 1. 1 na 2 na 2. Banał. Kostka, która ma w zasadzie 5 pozycji na krzyż chyba, jeśli się nie mylę. Także, no jak widzicie, więcej niż 3 ruchów nie trzeba dołożenia. Raz, dwa, trzy. W innym wypadku mogą być 2. Taka pierdoła. Też odkładam na bok, nie będziemy się dłużej zajmowali tym. Big Cube. Może teraz Big Cube, bo co? Bo mogę. Ja prowadzę, ja wybieram kolejność. YJ znowu w tym innym opakowaniu. Kostka 5 na 5, dużo jakichś syfów w środku, niestety. Prezentuje się spoko, jak się porusza. No w sumie nie najgorzej, muszę przyznać. Big Cube'a już mi ciężej trzymać tą drugą ręką. No ale muszę wam przyznać, że jak na kostkę zapewne bardzo tanią. Jest to kostka od YJ-a. YJ to raczej kostki budżetowe. No ale nie śledziłem cen oczywiście, więc nie powiem wam dokładnie jak ona wychodzi, jak wygląda sprawa z kosztami. To jest naprawdę bardzo, bardzo spoko, no. Plusik jak dla mnie. To są oczywiście, słuchajcie, no ja mogę wam teraz dużo nie powiem z ręką złamaną. Jak widzicie, jestem cały czas unieruchomiony w tej ortezie. Palce, no w miarę już prostuję, ale mam problem. Troszkę mi jeszcze drżą, boli mnie to wszystko, więc ja tak ograniczam korzystanie z tej lewej ręki. Teraz na potrzeby filmu, no to oczywiście ją wykorzystuję. Ale miejcie na uwadze, że to co teraz mówię, to jest mocno ograniczone, to są mocno ograniczone pierwsze wrażenia. O, czyli to są nie dość, że pierwsze wrażenia tylko dotyczące danej kości, to jeszcze mocno ograniczone. Tu mamy kostkę 6x6, znowu od YJ. I zobaczcie właśnie co ciekawe, YJ teraz wydaje takie pudełka i takie. I jedno i drugie to Yongyun Toys, czyli firma YJ, a jednak w dwóch różnych pudełkach. To brązowe jest takie fajne, chropowate, ciekawy typ tekturki. Kostka 6x6. No kostki 6x6 przeważnie raczej nie poruszają się jakoś mega płynnie w porównaniu do piątek czy siódemek, chociaż są gdzieś tam pomiędzy. To właśnie przez to, że są pomiędzy, że są parzyste, to poruszają się dużo gorzej. Ale ta wydaje mi się, że porusza się wyjątkowo źle. Tak to podsumuję. Wydaje mi się, że ta kostka porusza się wyjątkowo źle i ją tak odłożę tutaj. Dalej, kostka 3x3, znowu Z-Cube, znowu kostka, o fajna. Kostki tak, na takim plastiku nie miałem jeszcze. Ładnie wygląda. Znowu te fajne naklejki. Rany boskie, mi się podobają te naklejki. Nie widać tej faktury tutaj. Nie mam obiektywu, który by ostrzył na taką małą odległość, żeby było widać tą fakturę. Ale gołym okiem jak się spojrzy, to rzeczywiście to widać. Kostka podobno się świeci. No to sprawdzę na pewno później. Na pewno powiem wam o tym w recenzji, ale muszę przyznać, że porusza się bardzo fajnie. Ciekaw jestem, czy to znowu jakaś... Kiedyś gdzieś słyszałem, że Z-Cube na przykład tą magnetyczną kostkę, którą wydał, ktoś tam mi pisał pod filmem, nie wiem nawet czy nie Bartek Owczarek, czy ktoś inny, że Z-Cube tak naprawdę bierze MF3 i je magnetyzuje. W tym wypadku no, mamy inny typ plastiku i inne naklejki, ale być może nadal to jest wykorzystanie jakiejś budowy, bo kostka porusza się naprawdę bardzo przyzwoicie. Na tyle, na ile jestem w stanie to określić aktualnie. Dalej, pyrko od Yuxina. Yuxin ostatnio zaskoczył, jak wiecie. Trójki są mega według mnie. I tutaj mamy Pyraminx. Ciekaw jestem, czy też dobrze chodzi. Fajnie, że kolorowy plastik. Cieszę się, że Magic Cube Mall pamięta o tym, że wolę kolorowy plastik. No, jest przeskakiwanie. Nie widać kuleczek, ale te kuleczki na pewno gdzieś tam są kuleczki. No jak żeby inaczej? Jak żeby kuleczek nie było? Oczywiście jest w środku kuleczka, ale... Dziwny dźwięk wydaje, ale wydaje mi się, że jak dla początkujących osób, no tutaj typowo już ręka mi nie pomaga, bo nie mogę za bardzo obracać w nadgarstku ręką. Mam takie zalecenie, że nie mogę tego robić, więc tu mi tym bardziej ciężko coś zrobić, ale wydaje mi się, że no, że coś może z tego być dla początkujących. Ostatnie 5 kostek przed nami, 5, a w zasadzie 3, bo tutaj mamy 3 razy walka. Takość, jak wiecie, miałem wersję Fisher, której prezentację miałem robić na magiczną kostkę. Nie zdążyłem tej prezentacji zrobić, bo złamałem rękę. Ale recenzję widzieliście u mnie na kanale.
tej kostki. Tam troszkę się wypowiadałem o naklejkach. Tu jest na kolorowym plastiku Axis, czyli jeszcze fajniejsza wersja. Jeszcze fajniejsza, bo w jeszcze innych kątach się porusza i jeszcze bardziej na pewno zmienia kształt. I wow, jak ja się nie mogę doczekać, aż moja ręka będzie sprawna i będę mógł to sobie dobrze poukładać, bo już widzę, że przekręcenie centra no nie będzie tu należało do najłatwiejszych. I to jest minus tej kostki, ale okej, okay, przekręcił się center. Patrzcie, co to będzie za petarda z tej kostki. Przecież ona tak zmienia, no, dwa ruchy wystarczyły i patrzcie, co tu się dzieje. Jest mega, już to widzę i już wam to mówię, że ta kostka jest mega pod względem zmieniania kształtu. Nie będzie ona ciężka, tak? To jest to samo co Fisher Time Wheel. Wcale nie będzie tutaj różnicy, ale wow, jak mi się to podoba. Super, że tak kombinują, że mieszają te kości, bo jak widzicie, wystarczy zmieszać trzy różne kostki ze sobą, trzy znane i oklepane metody formy kostek i już dostajemy jakieś cudo. Już dostałem jakieś to. Słuchajcie, ja policzę, ile tych kostek w ogóle mamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście sztuk, czyli znowu duży unboxing. Premium pudełko AOS-u, złote, złoty nadruk, czarny ze złotym. Czuć, że to jest coś porządnego. Czekajcie, odgarnę dready, bo zaraz znowu będą mi tarło mikrofon. Halo, halo, kostka, proszę wyjść. Halo? Uff. Dobra, kostka wyszła. A, nieprzyjemny dźwięk, odkładam pudełko. Co w środku? Moju team. Więcej moju. Instrukcja. Dodatkowe magnesiki. Mega malutkie magnesy. Niestety nie trzymają się mojej ręki, już to sprawdzałem. Mimo dużej ilości śrub wewnątrz mojego przedramienia, niestety magnesy ich nie łapią. Jednak tytan to tytan. No ale okej. Okay. Przejdźmy do tej kości. Szkoda, że czarny plastik. Wolałbym kolorową, jeśli wychodzi kolorowa. Ale już nie będę tak narzekał. Magnetyczna kostka 4x4. Jak wiecie, kostek magnetycznych nie przepadam za nimi. Chociaż ostatnio staram się gdzieś tam pojednać z nimi. Dwójka mi się strasznie spodobała magnetyczna. Pyrkę lubi magnetyczną. Skuba lubi magnetycznego. Może pora na czwórkę. Czy czuć te magnesy? Kurde, ja tu magnesów za bardzo nie czuję. Są tak słabe zapewne. Chociaż dobra, na wewnętrznych warstwach czuć. Na zewnętrznych są mega słabe. Tu na wewnętrznych warstwach, o tak, tutaj czuć magnesy mocno. Na zewnątrz czuć je dużo, dużo słabiej. Ale w sumie może to i dobrze. Taka delikatna ingerencja, która gdzieś tam w jakimś stopniu może pomóc, a na pewno nie przeszkadza. Może to jest właśnie to rozwiązanie dla mnie. No wydaje mi się całkiem spoko. Fajnie, płynnie się porusza. W końcu AOS-u to jest naprawdę dobra... Płynnie się porusza, pokazuje takie coś. AOS-u to naprawdę dobra czwórka. A tutaj wiem, że wersja GTS to jest jeszcze usprawniona. Nie wiem, jakie są opinie co do tej kości. Nie śledziłem tego. Przeważnie nie śledzę, jak dobrze wiecie, innych opinii na temat kostek, żebym mógł samemu posiłkować się tylko i wyłącznie moją opinią, a nie powtarzać to, co już ktoś inny powiedział. Wydaje mi się całkiem spoko. Wydaje mi się całkiem spoko. Bardzo płynnie się porusza. Musiałbym ją sobie porównać do Wukły, gdy już moja ręka wróci do sprawności i zaczniemy recenzować to wszystko, co nam się nazbierało, to na pewno będę was informował, jak to się ma w porównaniu do Wukły, na której aktualnie układam, która jest moją główną kością. Obwolutę odkładamy na bok. Wow, tu jest jeszcze fajniejsza prezentacja. To jest dopiero prezentacja kostki. Jak mi się podoba teraz to, jak z kostek bardzo robią takie produkty premium. Patrzcie, no to aż się chce naprawdę, jak się otwiera tą kostkę, to czuć z tego, czuć, że no już po opakowaniu, po samym opakowaniu widać, że to jest produkt wyższej klasy, który kosztował na pewno kupę pieniędzy i który na pewno, no, tak się wydaje, że jest dobrą kością. Okej, okay, środek, ale dziwnie. Środek primary, ale tylko krawędzie. Całe krawędzie są primary, centry są czarne, całe, narożniki są czarne, stopki są primary, no i oczywiście ten wierzch krawędzi jest czarny. Jakie dziwne połączenie, pierwszy raz widzę coś takiego, ciekawie, ciekawie, jak to się porusza. Wow. Wow, wow, wow.
No kurczę, muszę wam przyznać, że Valk 3 Power ma power. Jakby to nie brzmiało, to muszę wam przyznać, że ten power tu jest. I na tyle, na ile mi pozwala lewa ręka gdzieś tam poruszać, a wydaje mi się, że jest całkiem spoko, to wow, no płynność w ogóle sama, jak to fajnie się porusza, już na tym czuć normalnie, jakby jakieś magnesy były, ale ta gładkość, wow, mega, naprawdę wow. Coś wyczuwam, że chyba znowu szykuje się zmiana w mainie. Zaraz zobaczymy, teraz zobaczymy, jak wersja z magnesami. Przede wszystkim, czy przyszła do mnie wersja na kolorowym plastiku? Nie. Obydwie wersje są na czarnym plastiku. W związku z tym, to sobie odkładamy. Nie będę jej otwierał, no bo nie ma sensu. Otworzymy sobie jednego, a tego jednego, tak jak mówię, pewnie pójdzie na sprzedaż. Też mam jakieś tam kilka powtórek, które zapewne gdzieś niedługo na Facebooku wystawię na sprzedaż na jakiejś grupie z fitkeyingowej. Ponieważ, no tak jak mówię, zbieram na parę peryferii, akcesoriów komputerowych i się przyda jakiś pieniądz. Czas na wersję M. Pudełko takie samo, nie ma co mówić. Sprawdźmy jeszcze, bo pewnie Was interesuje. A widzę, że coś tam mamy w środku. Ok, ściągamy to. O, i to w środku mamy całkiem sporo, nawet się nie spodziewałem. Zapasowe sprężynki są w środku, w takim Valku 3 Power. Przynajmniej w wersji Power M. No i tu stały zestaw, to już chyba. Chociaż no jak ktoś nie widział, to wam pokażę. Jakieś tam reklamówki, logo. To nie wiem, co jest. Zaraz sprawdzę. I naklejki. Ale to jedno. A jednak dobrze było otworzyć. Ja myślałem, że to będzie to, co zawsze w tej kopercie jest. A tu jakaś nowość. To jest coś gumowego. To jest coś gumowego. Tylko co to jest? Dewalk. Czy to jest ściereczka jakaś do czyszczenia kostki? Wiecie, jak kostka jest tłusta, żeby sobie przetrzeć? Dajcie znać w komentarzu, jeśli wiecie dobrze, co to jest. Jestem ciekaw. Taka ściereczka jakaś malutka. Nie wiem, czy to jest mikrofibra, czy co. Ale no jakaś to ściereczka jest. Już pozrzucałem pudełka. Dobra. Słuchajcie, bo już widzę 17 minut rany boskie. Znowu się rozgadałem. Dwoma rękami byłoby szybciej zapewne. Chociaż kto wie. Więcej mówię niż robię. Rozłóżmy te kostki. I ostatnia rzecz. Valk 3 Power M, czyli kość z magnesami. Czuć magnesy. Ho, 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 ho. No i to muszę wam przyznać, że tak się powinno wstawiać magnesy do kostek. Przynajmniej na pierwszy rzut oka. Nie wiem, jak to w porównaniu do zwykłego, bo ja lubię sobie porównać. Fajnie, że są dwie wersje. Porównam sobie, na czym mi się będzie lepiej układało, gdy już będę oczywiście sprawny. No ale w porównaniu do głogłana magnetycznego, który średnio mnie przekonuje, powiem wam szczerze. Na tyle, na ile zdążyłem na nim poukładać tamte magnesy, są, wydaje mi się, za mocne. To ta kostka, no, mało co czuć te magnesy. Tak jak układam normalnie, w jakimś tam normalnym tempie, czyli robię szybkie ruchy, jakieś algorytmy stosuję, to powiem wam, że nawet nie czuć obecności tych magnesów, ale podejrzewam, że na pewno gdzieś tamte magnesy oddziałowują na kostkę. Działają. No, no, no. Jest naprawdę spoko, jest bardzo spoko. No to co? To chyba tyle. Teraz będę musiał patrzeć na te kostki i mając świadomość, jak fajne kostki poprzychodziły, jeszcze bardziej będę się niecierpliwił, żeby móc je poukładać. Jak widzicie, mamy tu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 różnych modeli. No został ten jeden Power M, którego, tak jak mówię, będę sprzedawał zapewne. No ale mamy tutaj 11 różnych modeli kostek. Kolejny wielki unboxing. Ponad 20 minut znowu. No ale cóż. Warto chyba było. Chyba było warto. Możecie zostawić, uwaga, kciuka w górę. Na tyle mogę pokazać, jeśli film wam się podobał. Dajcie znać. Tak jak mówiłem, co to jest za ściereczka, jeśli wiecie, czy to rzeczywiście jest do wycierania kostki, czy może jakiś inny cel, nie mam pojęcia. No wydaje mi się, że pewnie do wycierania kostki gdzieś przed konkurencją, żeby nie była tłusta. Dajcie znać, jak wam się podobało, która z kostek według was jest tutaj najciekawsza. No i oczywiście dajcie znać, co chcielibyście, żebym zrecenzował jak najszybciej.
Pamiętajcie o tych chyba 20 kostkach, które jeszcze są, te, które były od NetCube, od Magic Cube, bo tam jest sporo kostek, jeszcze czekają na recenzję, ale oczywiście pewnie najpierw będę celował w jakieś poważniejsze kostki typu OSU, GTSM czy Valk 3 PowerEma, dopiero potem rzeczy. No oczywiście tych kostek nie będę recenzował, mówię już z góry, że tych dwóch nie będę recenzował, nie spodziewajcie się tego. To raczej taka ciekawostka, żebyście wiedzieli, że istnieją też takie układanki dla tych mniej wymagających. Możecie dziecku 3-letniemu kupić i dziecko będzie szczęśliwe, że kostkę potrafi ułożyć. To wszystko już, dziękuję Wam, bardzo się rozgaduję. Niedługo myślę, że zrobimy sobie jakieś pseudo live'a, byle co, byleby pogadać, żeby, no wiecie, posiedzieć za 3 godzinki i podpowiadać na Wasze pytania. A na dzisiaj to byłoby wszystko. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Podziwiam Was za cierpliwość. Możecie na końcu dać, możecie napisać w komentarzu słowo kanon, jeśli obejrzeliście do końca i widzimy się już niedługo w następnych filmach, a w piątek 12 stycznia będziemy robili rozwiązanie konkursu NetCube'a, także stay tuned i oglądajcie kanał JoJo. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!